Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale No to Pstryki. Zapraszam Was na recenzję obiektywów Voigtlander Super Nocton. Jest to manualny obiektyw o ogniskowej 29 mm i świetle 0.8. W momencie premiery był to najjaśniejszy obiektyw na świecie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to się zmieniło. Nie znalazłem informacji w tej chwili o jakimś jaśniejszym obiektywie, więc całkiem możliwe, że dalej jest to najjaśniejsze produkowane obecnie szkło. Występują tylko z bagnetem 4/3. To się dobrze składa, bo ja korzystam z OM System OM1 i dzisiaj powiem Wam, co o tym obiektywie sądzę. Zaczynamy! Zaczniemy sobie jak zwykle od budowy obiektywu. Obiektyw na pewno nie jest najmniejszy i najlżejszy. Waży około 700 gramów, więc naprawdę czuć go w ręce. I kiedy podłączymy go na przykład do OM1 albo do M1, to mamy już taką cegłówkę, którą trzeba ze sobą nosić i trzeba się do tego przyzwyczaić. No ale przy tych parametrach to ciężko mieć do tego jakieś specjalnie zarzuty. Jest on też dosyć duży, więc raczej proponowałbym go używać z aparatami serii M1, OM1, M1X albo jakimiś większymi Panasonicami. Raczej nie będzie to wygodny zestaw z jakimś modelem M5, M10 czy jakimś penem od Olympusa. Tam będzie to już po prostu nieergonomiczne, więc bardziej do tych większych i zaawansowanych bezusterkowców bym go polecał. Jeśli chodzi o jakość wykonania, jest to obiektyw zrobiony w pełni z metalu, bardzo precyzyjnie, wszystkie pierścienie chodzą z dobrym oporem, no i po prostu ta jakość wykonania jest bardzo wysoka. To co mi się nie podoba, to tak samo jak w innych Voigtlanderach mamy bardzo plastikowy, tandetny dekielek i to powinno zostać poprawione, bo po prostu nie przystoi on do takiego obiektywu. W zestawie mamy też osłonę przeciwsłoneczną, która jest taka nakręcana, jest wykonana z metalu i robi dobre wrażenie. W środku jest też gwintowana, więc możemy tutaj montować do niej dekielek, nie trzeba jej wtedy ściągać. Mamy tutaj też gwint na filtry w tym obiektywie 62 mm, czyli taki sam jak w wielu obiektywach Olympusa. Na przykład 12-40 Pro, 4-5, 25 czy 17 Pro, tam mamy też takie średnice filtra, więc będziemy mogli korzystać z tych samych filtrów na różnych obiektywach, więc dobrze, że taka średnica się tutaj znalazła. Następnie mamy pierścień do zmiany przysłon, chodzi on takim bardzo przyjemnym klikiem, czuć tutaj tą dobrą jakość wykonania. No i co ważne, możemy też ten klik wyłączyć, to na pewno docenią filmowcy. Wystarczy przesunąć ten pierścień, który jest powyżej, obrócić go naokoło i wtedy tracimy klik i przysłonę możemy zmieniać płynnie. To jest super rozwiązanie. Szczególnie, że ten obiektyw na pewno do filmu też będzie używany. Następnie mam pierścień do zmiany ostrości, chodzi on z takim bardzo przyjemnym oporem, ma swój początek i koniec. No i zmienia się tą ostrość bardzo precyzyjnie i po prostu przyjemnie. Jest on taki karbowany w takim stylu retro. No ogólnie obiektyw ma taki design bardziej retro. Mam tutaj wygrawerowaną też skalę odległości oraz skalę przysłon. To jest też taki ładny detal. No i na końcu mamy metalowy bagnet. Tutaj nie mamy styków. Obiektyw w żaden sposób nie komunikuje się z naszym aparatem. Jest to obiektyw w pełni manualny. Więc jeśli chodzi o budowę, to tyle. Tak podsumowując, jest ona świetnie wykonana. Jedyne, co może przeszkadzać, to dosyć duża waga tego obiektywu. No i dekielki mogłyby być lepiej zrobione. Przechodzimy teraz do użytkowania. Jak widzicie, zamocowałem już obiektyw do aparatu. Jeśli chodzi o ogniskową, to mamy tutaj 29 mm, czyli 58 mm na pełną klatkę, bo tutaj jest krop razy 2. Jest to dosyć nietypowa, ale uniwersalna ogniskowa. Sprawdzi się i w reportażu, i w portrecie, i na pewno dobra też będzie do wideo. Ogólnie obiektyw też świetnie sprawdzi się właśnie w filmowaniu, bo mamy tą bezskokową przysłonę, mamy to bardzo precyzyjne ustawianie ostrości i ta właśnie ogniskowa też będzie odpowiednia do wielu sytuacji przy nagrywaniu filmów. Do tego możemy uzyskać płytką głębi ostrości jak na matryce 4/3, no bo mamy to światło 0.8, więc kiedy ktoś korzysta z aparatów z takimi matrycami, a mimo to chce mieć to duże rozmycie tła, to ten obiektyw jak najbardziej będzie właśnie dobrym wyborem, no bo on to umożliwia, bo tutaj to 0.8 jest dalej używalne i ostrość zdjęć jest na dobrym poziomie. To co mi się podoba w tym obiektywie, to że mamy 12-listkową przysłonę, co też zapewnia taki bardziej nietypowy wygląd tego obrazu. Ogólnie z obiektywem pracuje się bardzo przyjemnie, pomimo tych jego gabarytów i wagi. Te pierścienie chodzą z takim dobrym oporem. Jedyne co jest upierdliwe, to że nie mamy tej komunikacji z body i nie wiemy jaka przysłona była ustawiana, bo nie mamy tego zapisanego w danych EXIF. No i też wizję, że nie widzimy jaka jest przysłona, więc to jest coś co trochę utrudnia pracę z tym obiektywem i przy tej cenie mogłyby tutaj się te styki pojawić, żeby chociaż ta podstawowa komunikacja z body była. Oczywiście jeśli mamy Olympusa, chcemy pracować ze stabilizacją obrazu, to jak najbardziej można, tylko trzeba manualnie wpisać ogniskową w ustawieniach w aparacie, jak najbardziej ta stabilizacja wtedy działa. Obiektyw ustawia ostrość od 37 cm, więc można nim fotografować detale przy tej ogniskowej, ale nie jest to oczywiście fotografia makro. Więc jeśli chodzi o użytkowanie, to myślę, że to wszystko. Przechodzimy do Lightrooma, tam pokażę Wam zdjęcia z tego obiektywu, bo myślę, że to interesuje Was najbardziej. Jesteśmy
jesteśmy już w Lightroomie i mam tutaj kilka surowych plików RAW z tego obiektywu. Na początku zaczniemy od sprawdzenia, jak radzi on sobie z takimi podstawowymi wadami optycznymi, jak winietowanie czy dystorsja. Na tym zdjęciu nie widzę jakichś dużych problemów czy z winietowaniem, czy właśnie z dystorsją. Jeśli chodzi o ostrość, to też wygląda to dobrze i na środku, i na brzegach kadru. To zdjęcie było zrobione na przymkniętej przysłonie. Ja dokładnych przysłon Wam tutaj nie podam, no bo obiektyw nie komunikuje się z body, więc nie zapisywane są informacje o przysłonie. A też nie notowałem przy każdym zdjęciu, na jakiej przysłonie było ono robione, no bo robiłem tych zdjęć dosyć sporo i po prostu nie było to możliwe. No ale mniej więcej będę wiedział, na jakich przysłonach były robione te zdjęcia, nawet po samym obrazie. To było na pewno robione na przymkniętej trochę przysłonie. Jeśli chodzi o korektę tych podstawowych wad, możemy skorzystać z profilu w Lightroomie, ale trzeba manualnie po prostu wprowadzić ten obiektyw, bo no przez to, że on się nie komunikuje z body, no to Lightroom nie sczyta nam z tych zdjęć automatycznie tej korekty, tylko musimy ją sobie tu uruchomić, znaleźć po prostu Voigtlandera na tej liście producentów, znaleźć ten model obiektywu i jak najbardziej ta korekta teraz działa. No i widzicie, że tutaj teraz przy włączeniu tej korekty znika nam ta delikatna dystorsja i delikatne winietowanie, więc te wady optyczne tutaj są, ale są one bardzo niewielkie, więc pod tym względem na pewno obiektyw trzeba pochwalić, że i z dystorsją, i z winietowaniem nie ma on żadnych większych problemów. Na kolejnym zdjęciu pokażę Wam wadę optyczną, która jest tutaj najbardziej upierdliwa. Jest to aberracja chromatyczna. Ona jest zdecydowanie no, mocno widoczna na mocno otwartej przysłonie. Widać tutaj takie fioletowe obwódki, no i zielone na tych mniej ostrych elementach. Kiedy uruchomimy sobie tutaj usuwanie aberracji chromatycznej, to Lightroom całkiem nieźle radzi sobie z tymi fioletowymi obwódkami. One, jak widzicie, tutaj całkowicie zniknęły, ale te zielone trochę pozostały, ale możemy je tutaj ręcznie sobie po prostu wykorygować i też nie będzie to stanowiło większego problemu, no ale akurat ta wada optyczna w tym obiektywie jest całkiem mocno zauważalna. Jeśli chodzi o ostrość zdjęć, no to na w pełni otwartej przysłonie już zdjęcia są bardzo ostre, natomiast trzeba uważać, bo jak widzicie na przykład po tym zdjęciu u mojego psa, że tutaj nos był ostry idealnie, ale już oko czy ucho przy tak płytkiej głębi ostrości są nieostre, więc przy takich zdjęciach jednak warto mimo wszystko tą przysłonę trochę przymknąć i nie robić zdjęć zawsze na 0,8, bo czasem ta głębia jest aż zbyt płytka, jak w tym przypadku. Na kolejnym zdjęciu już widzimy lekko przymkniętą przysłonę, to było 1,2 albo 1,4 z tego co pamiętam. No i tutaj widzimy, że na tych otwartych przysłonach już obiektyw daje bardzo ostry obraz. Widać tutaj każdy włosek, każdy detal, oczy są bardzo ostre. No i obraz wygląda po prostu świetnie pod tym względem. Myślę, że tego obiektywu nie trzeba przymykać, no chyba, że właśnie chce mieć trochę szerszą tą głębię ostrości. Ale jeśli chodzi o ostrość, to tutaj naprawdę już od pełnej dziury jest on bardzo, bardzo ostry. Też zobaczmy sobie na takim zdjęciu bardziej płaskim, jak wygląda spadek ostrości na brzegach, bo ile w centrum jest bardzo ostro, to widzimy, to na brzegach widzimy już delikatny spadek ostrości, na samym brzegu najbardziej tutaj widać, że ten obraz jest już delikatnie mniej ostry, ale i tak uważam, że obiektyw pod tym względem wypada rewelacyjnie, tym bardziej, że takie szkło najczęściej będzie używane do jakichś zdjęć portretowych, zdjęć jakichś detali i wtedy te brzegi nie są aż tak bardzo istotne, ale i tak no, wygląda to rewelacyjnie, jeśli chodzi o ostrość i na środku, i na brzegach. Też ten obiektyw pozwala uzyskać bardzo płytką głębię ostrości, szczególnie dla właśnie użytkowników matrycy 4/3 może to być pożądane, bo przy takiej matrycy ciężej tą taką papierową głębię ostrości otrzymać, a tutaj jak najbardziej jest to możliwe. Widzimy szczególnie na takich zdjęciach detali, gdzie jesteśmy trochę bliżej fotografowanego obiektu, że ta głębia jest bardzo płytka, ale jednocześnie to, co jest w tej głębi ostrości, jest bardzo, bardzo ostre. No i możemy też dobrze wyizolować fotografowany obiekt od tła. To też na kolejnym zdjęciu świetnie widać, że to tło jest bardzo mocno rozmyte. Też to rozmycie jest przyjemne dla oka, takie delikatne, mało kontrastowe. Obraz wygląda świetnie, no a zarówno fotografowany obiekt jest bardzo, bardzo ostry, więc te zdjęcia bardziej przypominają no, zdjęcia zrobione pełną klatką z jakimś jasnym obiektywem niż aparatem z matrycą 4/3, więc jeśli chcecie robić takie zdjęcia, no to jak najbardziej ten obiektyw jest dobrym wyborem. Wygląda to po prostu rewelacyjnie, ale to, co zrobiło na mnie tutaj największe wrażenie, to sposób, w jaki ten obiektyw reprodukuje kolory, bo matryce w Olympusie dają dosyć nasycone barwy, nie każdemu się to podobać, a ten obiektyw pozwala to powiedzmy skorygować i obrazy z niego są dużo mniej nasycone, te kolory są bardziej naturalne, bardziej przypominają jakiś analogowy obraz. Jak widzicie, tutaj mam zdjęcie takie bardzo kolorowe na rynku we Wrocławiu zrobione, gdzie normalnie byłoby to wszystko bardzo nasycone, a tutaj te kolory są takie jakby trochę zdesaturowane, wygląda to dużo przyjemniej i mi ten efekt kolorystyki z tego obiektywu bardzo się podoba, więc kolory to jest coś, co tutaj na mnie zrobiło chyba największe wrażenie poza ostrością w tym obiektywie.
Na kolejnym zdjęciu jeszcze pokażę Wam, jak wygląda bokeh, kiedy mamy już takie źródła światła punktowe. On nie jest idealnie okrągły. Im bliżej rogów kadru, tym on się robi taki bardziej ściśnięty. Mi to nie przeszkadza, dodaje to moim zdaniem nawet trochę charakteru, bo też ten obraz wygląda tak bardziej analogowo. Nie są to takie idealne, okrągłe źródła światła, tylko takie trochę pościskane i mi się to podoba, ale no zwracam na to uwagę, że jeśli szukać takiego idealnie okrągłego, perfekcyjnego bokehu, to w tym obiektywie tego nie osiągniecie. No i tutaj też widać, że jest bardzo ładnie rozmyte tło, te kolory też są takie naturalne, więc ogólnie obraz tego obiektywu bardzo mi się podoba. No i też trzeba pochwalić ostrość, trzeba pochwalić małe winietowanie, małą dystorcję. Jedyne co tutaj się rzuca w oczy, to ta aberracja chromatyczna, ale z tym jesteście w stanie bez problemu sobie poradzić w postprodukcji. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi o jakość obrazu, to ten obiektyw wypada po prostu rewelacyjnie. Szczególnie powinien on być wybierany przez osoby, które chcą robić właśnie tego typu zdjęcia z mocno rozmytym tłem. Przechodzimy do szybkiego podsumowania. Obiektyw kosztuje 7000 zł, więc no na pewno nie jest tani, ale mamy tutaj bardzo wyjątkowe parametry, świetną jakość wykonania, więc to trochę tą cenę usprawiedliwia. Jeśli chodzi o jego zalety, to na pewno właśnie rewelacyjna jakość wykonania, świetne, wyjątkowe parametry, czyli ta jasność 0,8, jakość obrazu, która jest no na najwyższym poziomie, mamy tutaj świetną ostrość, do tego ten obraz jest taki trochę nietypowy, trochę bardziej przypomina jakieś właśnie zdjęcia analogowe, więc mamy tutaj wyjątkowe parametry i wyjątkowy wygląd tego obrazu przy też zachowaniu bardzo wysokiej jakości, co często przy tych konstrukcjach Voigtlandera nie jest takie oczywiste, bo tam często niestety ta wyjątkowość obrazu jest okupiona jednak no, wadami optycznymi, a tutaj tych wad optycznych jest bardzo niewiele. Jeśli chodzi o jego wady, to na pewno wielkość i waga, no a raz ta cena, która do niższych nie należy. Na pewno jest to wyjątkowa konstrukcja, na pewno fajnie, że taki obiektyw wyszedł, no i świetnie sprawdzi się on nie tylko podczas jakichś zdjęć portretowych, ale też w produkcjach wideo, więc myślę, że osoby filmujące powinny szczególnie zwrócić na niego uwagę. Na dzisiaj to wszystko, jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie ten kanał, sprawdźcie moje inne testy obiektywów od Voigtlandera, tutaj na górze wyświetla się jakaś karta z filmem i widzimy się niedługo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!